Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy sernik o smaku biszkoptowym. Na masę serową do naszego sernika potrzebujemy paru rzeczy, czyli 1080 g serka homogenizowanego o smaku biszkoptowym. Ja użyłam 8 opakowań serków homogenizowanych Danio. 400 g śmietanki kremówki 30% lub 36%, 3 łyżki cukru pudru, 4 łyżki żelatyny, 100 ml rządku do żelatyny i 80 g biszkoptów. A jeszcze dodatkowo potrzebujemy około 24 sztuk okrągłych biszkoptów i 50 g czekolady mlecznej. Musimy przygotować sobie parę rzeczy. Na początek spód ciasta. Bierzemy sobie foremkę, wykładamy ją papierem do pieczenia, a na spód układamy biszkopty okrągłe. Układamy tak, żeby jak najmniej było tych przestrzeni. Musimy dociąć dwa biszkopty, uzupełnić i odstawiamy foremkę. Zajmujemy się biszkoptami, tymi dodatkowymi, czyli tymi 80 g biszkoptów z masy serowej. Dajemy je do blendera z funkcją siekania i robimy to na pył, czyli siekamy na pył. Możemy też innym urządzeniem posiekać te biszkopty. Chodzi nam, żeby były posiekane jak najdrobniej. Teraz żelatyna. Gotujemy sobie wodę. W międzyczasie do miseczki dajemy żelatynę. Zalewamy wrzątkiem. Zostawiamy na parę minut, żeby żelatyna spęczniała. A później musimy ją bardzo dobrze rozmieszać w tej wodzie, żeby połączyła się, rozpuściła się, żeby powstała jednolita konsystencja. I jak tak już się stanie, odstawiamy do wystudzenia. A teraz już konkretnie robimy masę. Z lodówki wyjmujemy śmietankę kremówkę, ona musi być bezpośrednio wyjęta, mocno schłodzona. Wyłapujemy moment, kiedy nasza śmietanka zaczyna gęstnieć, zaczyna robić się sztywna. Wtedy dosypujemy cukier puder. Naszej śmietanki nie będziemy ubijać na sztywno, ponieważ będziemy dodawać żelatynę, więc ona jest nam potrzebna taka na pół sztywno ubita. I po połączeniu śmietanki z cukrem pudrem na pół sztywno bierzemy drugą miskę, do której dajemy serki homogenizowane. I teraz do nich powoli dodajemy bitą śmietanę, najlepiej partiami. W ten sposób powoli dodając będziemy też napowietrzać te serki nasze. Uzyskałem taką puszystość, lekkość. Powoli dodajemy, miksujemy. Jak już damy całą bitą śmietanę, dodajemy zmiksowane na pył biszkopty. One podniosą ten smak biszkoptowy. Zmienią też konsystencję samego serka. Mieszamy, mieszamy, dodajemy wszystko. Musimy dobrze wymieszać. A na koniec wystudzona żelatyna. Ona musi mieć temperaturę taką, że jak włożymy paluszek, nie będziemy nic czuć, ani do gorąco, ani zimno. Czyli temperatura obojętna dla naszego palca. Wtedy żelatyna ląduje do naszej masy powoli, sukcesywnie. Teraz dobrze mieszamy. Żelatyna ma tendencję do opadania na spód, więc proszę to wszystko dobrze wymieszać. Odkładamy mikser, wracamy do naszej foremki i teraz na wierzch biszkoptu będziemy wykładać naszą masę. Najlepiej zrobić to partiami, powolutku, żeby nie zburzyć biszkoptów poukładanych pod spodem. Musimy rozłożyć, uzupełnić, wyrównać. A na wierzch ścieramy czekoladę mleczną na tarce. Jak będzie cieplejsza, to te wiórki będą innej wielkości. Jak będzie zimniejsza, to one będą takie mniejsze, jak Państwo tu widzą.
Jak opruszymy już czekoladą naszą foremkę z naszym ciastem, ciasto wkładamy do lodówki przynajmniej na kilka godzin, żeby wszystko dobrze zastygło, a później cieszymy się smakiem sernika biszkoptowego. Jeżeli ktoś z Państwa nie zasubskrybował naszego kanału, jak najbardziej zapraszam, a ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.